Pozwólcie, że na początek przeczytamy fragment Słowa Bożego i później powiem dopiero temat kazania. Z Kaznodziei Salomona będziemy czytać z rozdziału 4, znane nam fragmenty, wersety 9-12. Napisane w Słowie Bożym jest tak: lepiej jest dwóm niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeśli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Poproszę, abyśmy wyświetlili temat kazania. Temat, który zaczerpnięty jest, słuchajcie, z tego fragmentu Słowa Bożego. Poprosiłem tutaj, aby na tym slajdzie pojawiły się dwie biegnące osoby. Akurat tutaj jest jakaś para, która biegnie ze sobą. I tematem tego dzisiejszego kazania będzie bardzo prosty temat. Lepiej jest dwóm niż jednemu. Wiecie, Biblia podaje nam tą prawdę, lepiej jest dwóm niż jednemu. I wiecie, ja dzisiaj nie będę mówił i nie odnosił tego do małżeństwa. Wiecie, bo prawda jest taka, że nie wszyscy mamy kogoś w życiu przy sobie. Wiecie, kiedy rozmawiam z ludźmi, coraz więcej ludzi też w naszych kościołach żyje samotnie. To też jest jakieś wyzwanie, z którym muszą się zmagać. Ale moi drodzy, dobrze, że Pan Bóg dał nam Kościół. O tym chcę dzisiaj mówić. Dobrze, że Pan Bóg dał nam Kościół. Wiecie, bo gdy będziemy właściwie podchodzić do tematu Kościoła, gdy zrozumiemy wartość Kościoła, wiecie, gdy będziemy we właściwy i Boży sposób funkcjonować w Kościele, to również w Kościele możemy doświadczyć prawdy, że lepiej jest dwóm niż jednemu. Moi drodzy, dzisiaj podam kilka przykładów ze Słowa Bożego, ale pierwszy przykład będzie taki z życia, taki zwykły. Ja lubię biegać, więc zimą, w okresie zimowym chodzę biegać na siłownię, na bieżnię. Próbuję to robić 2-3 razy w tygodniu. I wiecie, jakiś czas temu do tego biegania na siłowni zaprosiłem jednego brata ze zboru, który jest ciągle na diecie i nie może schudnąć, tak? To mówię, słuchaj, może ci pomogę i pójdziesz ze mną na siłownię i zaczniesz ze mną biegać. I wiecie, nazwijmy go Krzysiek, wiecie, bo jest RODO, więc nie chcę zdradzać, kto to jest. Ale moi drodzy, ten brat Krzysiek, gdyby był ze mną dzisiaj, byście go spytali, to dowiedzielibyście się, że on nie lubi biegać. Wiecie, że on nigdy sam nie zdecydowałby się pójść na siłownię, aby stanąć na bieżni i jeszcze tam biec przez jakiś czas. Ale ze względu na mnie, ze względu na moje zaproszenie, postanowił do mnie dołączyć. Wiecie, mówię o tym, bo to, że biegamy na tej siłowni razem, jest bardzo ważne. Wiecie, to, że biegamy razem, sprawia, że dodaje nam to motywacji. Wiecie, dlaczego jest to ważne? Bo są dni, że się nie chce. Są dni, że nie ma się siły i ochoty pójść pobiegać. Są dni, że jest mnóstwo zajęć. Są dni, że najchętniej zostałoby się w domu. Ale wiecie, w pewnym momencie przychodzi SMS od tej drugiej osoby i pisze: dzisiaj o 10:30 spotykamy się na siłowni, biegamy. Wiecie, to sprawia, że nas motywuje do tego, aby ruszyć się z domu. To zmusza nas poniekąd do podjęcia wysiłku. Wiecie, bo gdy biegamy sami, czy próbujemy biec sami, prawda jest taka, że dużo łatwiej znajdziemy powód, aby nie biegać. Wiecie, dużo szybciej stracimy do tego motywację i jeszcze, wiecie, znajdziemy argumenty: dzisiaj nie mogę iść biegać, bo. Ale wiecie, gdy idziemy razem, jest łatwiej znaleźć tą motywację do biegu. I wiecie, kiedy idę z Krzyśkiem biegać na siłownię i obok mnie biegnie Krzysiek, wiecie, doświadczam czegoś szczególnego. Wiecie, że kiedy ktoś biegnie obok nas, okazuje się, że nawet podczas biegu znajdujemy w sobie więcej sił. Że gdyby tej osoby z boku nie było, przebieglibyśmy dużo krótszy dystans albo dużo szybciej byśmy ustali i zrezygnowali. Ale jednak dlatego, że ktoś biegnie obok mnie, motywuje mnie do tego, aby biec dalej, aby się nie poddać.
Wiecie, ten prosty przykład pokazuje, jak bardzo w życiu, moi drodzy, potrzebujemy siebie nawzajem. Wiecie, jak bardzo w życiu ważny jest Kościół i będę to dzisiaj podkreślał, jak ważna jest nasza obecność w życiu innych ludzi. Biblia mówi, lepiej jest dwóm niż jednemu. Dlaczego? Bo są chwile, moi drodzy, w życiu każdego z nas, że przechodzimy trudne chwile, że przechodzimy zmagania. Są chwile w życiu każdego z nas, że nie znajdujemy, moi drodzy, w sobie siły ani ochoty, by walczyć duchowo, by służyć, by trwać w wierze. Czasami przychodzimy takie chwile, że sami z siebie nie znajdujemy w sobie sił. Dlatego jak ważna jest obecność brata i siostry obok nas. Wiecie, bo kiedy jest obok nas, okazuje się, że dodaje nam to motywacji do wiary, do służby, do modlitwy, do tego życiowego biegu, abyśmy się nie poddali. Wiecie, dzisiejsze czasy są te czasy pełne niepokoju, te czasy pełne trosk. Poniekąd, wiecie, chcą skupić naszą uwagę na nas samych. Chcą skupić naszą uwagę na zaspokajaniu swoich potrzeb. I wiecie, mam wrażenie, że te czasy chcą okraść nas z błogosławieństwa bycia obecnym w życiu ludzi, którzy są obok nas. Wiecie, ja w tym dzisiejszym kazaniu będę nas zachęcał i zachęcał siebie, abyśmy nie żałowali ani czasu, ani sił, ani zaangażowania, by być obecnymi w życiu ludzi, którzy nas otaczają, by być obecnymi w życiu Kościoła. Wiecie, bo prawda jest taka, moi drodzy, nie wiem, to jest moja obserwacja, że ludzie są dzisiaj coraz dalej od siebie. I chcę wam powiedzieć, że to nie dotyczy ludzi spoza Kościoła, ze świata, bo można by to uznać za oczywiste, ale zaczyna to dotykać nas, ludzi w kościołach. Jesteśmy coraz dalej od siebie. Wiecie, coraz więcej osób zmaga się swego rodzaju taką duchową samotnością. Coraz więcej ludzie znajdują powodów, żeby nie być razem i coraz więcej ludzi wierzących zaczyna nie biec w tej Bożej zasadzie, ale zaczyna biec osobno, biec w pojedynkę. Wiecie, takim najpiękniejszym przykładem tego, co dzisiaj mówię, jest Jezus Chrystus. Popatrzmy chwilę na służbę Jezusa Chrystusa na ziemi. Wiecie, co charakteryzowało służbę Jezusa, kiedy chodził po ziemi? Często mówimy o znakach, o cudach, o manifestacji Bożej mocy i to jest prawdą. Ale wiecie, to co dla mnie charakteryzuje ziemską służbę Jezusa Chrystusa i co mnie bardzo dotyka, to to, że Jezus był obecny w życiu zwykłych ludzi. Możecie powiedzieć na to amen? Kiedy czytamy Ewangelię, to Jezus Chrystus, ten najlepszy nauczyciel, mistrz, Syn Boży, był obecny w życiu zwykłych, prostych ludzi. Nie żałował dla nich swojego czasu, nie żałował swoich sił, nie żałował swojego zaangażowania. Wiecie, to, co mnie inspiruje, to to, że Jezus Chrystus swoją osobą wnosił Bożą obecność w życie zwykłych ludzi. Wiecie, to, co mnie inspiruje, to Jezus nie był tylko mówcą, który usługiwał nauczaniem, nauczał ludzi i znikał. Ale wiecie, Jezus uczestniczył w życiu tych ludzi, których nauczał. Był tam obecny. I moi drodzy, będę to dzisiaj wielokrotnie podkreślał. Zwróćcie uwagę na życie Jezusa i na Biblię. Jezus Chrystus w Biblii nie jest przedstawiany jako superbohater, który był samowystarczalny. Bo wiecie, co jest cechą superbohatera filmowego? Że on jest samowystarczalny i nikogo nie potrzebuje do pomocy, uratuje cały świat. Tak, tak filmy wyglądają. Ale Jezus Chrystus w Biblii nie rysuje się dla superbohatera, który jest samowystarczalny. Popatrzcie, przecież do swojej ziemskiej służby zaangażował kogo? Zwykłych, prostych ludzi, aby z nim byli. Wiecie, a teraz przypomnijcie sobie moment, bardzo trudny moment w życiu Jezusa, kiedy Jezus idzie do Getsemane przed swoją śmiercią. To był jeden z trudniejszych momentów w życiu i służbie Jezusa Chrystusa. Wiecie, gdzie toczył ten bój przed śmiercią. Ale wiecie, co mnie inspiruje? To to, że Jezus Chrystus do Getsemane nie poszedł sam. Ale On wziął ze sobą kilku uczniów. Wiecie dlaczego? Bo chciał, żeby z Nim byli. Bo chciał, by Mu towarzyszyli. Bo chciał, aby tam w tym Getsemane się razem z Nim modlili.
Wiecie, w ten sposób Jezus dla mnie pokazuje, że lepiej jest dwóm niż jednemu. Nawet Syn Boży w ten sposób pokazuje, że dla Niego ważne było w tym trudnym momencie, aby po ludzku ktoś z Nim był, ci najbliżsi uczniowie, aby Mu towarzyszyli, aby razem się z Nim modlili. Wiecie, chcę, abyście dobrze zrozumieli. Czasami fizycznie nie jesteśmy w stanie nic zrobić w zmaganiach i doświadczeniach innych ludzi. Wiecie dlaczego? Bo te zmagania i doświadczenia przekraczają nasze możliwości. Nie jest tak? Wiecie, czasami nie możemy sprawić, aby innych ludzi ominęło ich Getsemane i krzyż, którego mają doświadczyć. Ale wiecie, co możemy zrobić? Możemy tym ludziom towarzyszyć. Możemy być obecni w ich życiu. Możemy być tymi, którzy ich wspierają, między innymi w modlitwie. I chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo ważne, bo to jest zgodne z zasadą, lepiej jest dwóm niż jednemu. Wiecie, żeby to pięknie zobrazować, czy tak bardzo naocznie zobrazować, przeczytamy fragment ze Słowa Bożego z II Księgi Mojżeszowej. Powiem wam, że to jest jeden z moich bardziej ulubionych fragmentów w Biblii. A później powiem dlaczego. Pozwólcie, że przeczytam 17 rozdział, wersety od 8 do 13. Nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i Mojżesz usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony i tak ręce jego stale były podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wiecie, dla mnie ta historia jest obrazem funkcjonowania w Kościele. Wiecie, w tej historii widzimy wojnę, jaka toczyła się między Amalekitami i Izraelitami. Ale to, co mnie inspiruje w tej historii, to to, w jaki sposób Izrael odniósł zwycięstwo. Zwróćcie uwagę, że tutaj w ogóle nie czytamy opisów fizycznej bitwy. Tak naprawdę nie wiemy, co tam się w tej dolinie działo. Ale moi drodzy, w tej historii widzę niesamowite braterstwo i pewien łańcuch zależności i wzajemnej pomocy. Jak wyglądał ten łańcuch? Oto pierwszym ogniwem tego łańcucha był Jozue, o którym czytamy, że wraz z armią izraelską zszedł do doliny, aby walczyć z Amalekitami. A wiecie, w tym czasie Mojżesz, Aaron i Hur nie poszli, aby zająć się swoimi sprawami, swoim życiem, ale wiedzieli, że Jozue w dolinie walczy. I oni trzej postanowili, że również chcą w tą bitwę się zaangażować, chociaż wydawało się, że są daleko. I oto czytamy, że na wzgórzu Mojżesz stał z rękoma podniesionymi do góry i wstawiał się za Izraelem i Jozue do Boga. I pamiętacie, jaka była zasada? Dopóki Mojżesz trzymał ręce wzniesione do góry, Jozue zwyciężał. Ale wiecie, przychodziły momenty, że ręce Mojżesza słabły i zaczęły opadać i wtedy przewagę zyskiwał wróg. Wiecie, więc widzimy, że Jozue potrzebował wsparcia Mojżesza. Ale wiecie, okazuje się, że nawet ten wielki mąż Boży, jakim był Jozue, był tylko zwykłym człowiekiem. Że i w jego służbie, jego życiu przychodziły momenty, że nie mógł już utrzymać rąk w górze, że jego ręce drętwiały i opadały i nie był w stanie utrzymać ich w górze. Wiecie, dlatego dobrze, że na górę Mojżesz nie poszedł sam. To jest bardzo ważna zasada, bardzo ważna zasada. Ważne jest to, że Mojżesz na tą górę nie wybrał się sam, bo gdy jego ręce zaczęły opadać, wtedy ze wsparciem przyszedł do niego Aaron i Hur. I wiecie, to co zrobili, to postawili kamień, posadzili na nim Mojżesza i dla mnie zrobili niesamowitą rzecz. Stanęli przed Mojżeszem, każdy z nich wziął jedną jego z rąk i wiecie, co robili?
trzymali jego ręce wzniesione do góry, dlatego, bo Mojżesz nie miał siły już tego robić sam. Wiecie, dlaczego tak postąpili? Bo lepiej jest dwóm niż jednemu. To pokazuje wartość tej zasady, bo lepiej jest dwóm niż jednemu. Wiecie, dzięki temu niesamowitemu łańcuchowi wsparcia i pomocy, gdy oto Jozue walczy w dolinie, zanim stawia się Mojżesz, a Mojżesza wspiera Aaron i Hur, wiecie, czytamy takie słowa, że właśnie w taki sposób Jozue zwyciężył wrogów w dolinie. W jaki sposób, moi drodzy? No właśnie w taki, że oni wszyscy na różnych płaszczyznach, jeden dla drugiego byli wsparciem i pomocą. Amen. Wiecie, jak ważne jest to przesłanie do dzisiejszych czasów, byśmy nie walczyli w pojedynkę. Wiecie, byśmy nie żyli tylko dla samych siebie. Byśmy nie skupiali się tylko na swoim życiu, na swoich potrzebach i ich zaspokajaniu. Byśmy nie byli oderwani od Kościoła, ale wiecie, zgodnie z zasadą, która jest zapisana w Galacjan 6:2, abyśmy brzemiona jedni drugich nosili. Zwróćcie uwagę, że w tym wersecie brzemiona jedni drugich noście nie jest napisane, abyśmy w trudnych czasach, ponieważ są tak trudne, skupili się na swoich brzemionach, na tym, aby jakoś sobie samemu w życiu poradzić. Biblia nas uczy czegoś szerszego. Mówi, lepiej jest dwóm niż jednemu i chce was nauczyć, Bóg mówi, tego, abyście w trudnych czasach nie byli skupieni tylko na sobie, na tym, czego ja potrzebuję, na tym, z czym ja w życiu się zmagam, ale byśmy byli zaangażowani i obecni w życiu ludzi, którzy są obok nas. Amen? Naszych braci i sióstr. I byli tymi, którzy pomagają nosić im ich brzemiona. Wiecie, musimy zrozumieć, że taka postawa prowadzi do zwycięstwa. Bo przecież czytaliśmy w Kaznodziei Salomona 4:12, że jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. I moi drodzy, dla mnie ten werset jest niczym innym, jak mową o zdrowym funkcjonowaniu w Kościele i w braterstwie, aby brzemiona jeden drugiego nosić. I wiecie, tak na marginesie muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, zanim pójdziemy dalej. Wsparcie, jakiego Aaron i Hur udzielili Mojżeszowi, pokazuje nam, że nawet ci najsilniejsi w wierze, tych, których uważamy za autorytety, tych, którzy nam usługują, tych, których kazań uwielbiamy słuchać lub uważamy za zawsze silnych, nawet ci ludzie, którzy są dla nas autorytetami i powiemy, oni zawsze są silni, wiecie, oni również czasami słabną. Oni również czasami są w miejscach rezygnacji, oni również czasami potrzebują pomocy i wiecie, to jest błąd, jaki popełniamy w Kościele, że tych, których uważamy za mocnych, pomijamy we wspieraniu, bo myślimy, że tylko ci słabsi tego potrzebują. Wiecie, to nie jest prawda. Wszyscy, ilu nas jest w Kościele, wszyscy czasami jesteśmy w miejscu, kiedy potrzebujemy wsparcia. Wiecie, nawet ten wielki mąż Boży znalazł się w momencie, kiedy nie był w stanie utrzymać rąk u góry, kiedy jego ręce omdlewały, kiedy był bliski rezygnacji. Wiecie, to mi pokazuje, że w Kościele nie ma superbohaterów. Bóg nie przeznaczył Kościoła, abyśmy byli superbohaterami, ale chce, żebyśmy żyli w zależności jeden od drugiego. Amen. Że potrzebujemy siebie nawzajem, moi drodzy. Potrzebujemy obok siebie Arona i Hura czasami, bo nie jesteśmy w stanie dalej służyć, trwać. Wiecie, takim pięknym przykładem w Biblii noszenia brzemion jeden drugiego jest historia z Ewangelii Marka. Znamy ją bardzo dobrze, ale przeczytamy jej fragment od początku. Ewangelia Marka, 2 rozdział. Szkółkowa historia, taka dla dzieci, ale chcę się dzisiaj do niej chwilę odnieść. I znowu po kilku dniach przyszedł Jezus do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się przed drzwiami już pomieścić nie mogli. A on głosił im słowo. I przyszli do Jezusa niosąc paralityka, a dźwigało go 4. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Znacie dalej
ciąg tej historii. Jezus uzdrawia tego człowieka. Ale chcę zwrócić uwagę, że czterech ludzi przynosi człowieka sparaliżowanego do Jezusa, aby Jezus go uzdrowił. Czterech ludzi. Wiecie, nie znamy ich imion. W sumie nic nie wiemy o ich życiu. Ale wiecie, to, co mnie dotyka, i chcę to dzisiaj bardzo mocno podkreślić, ci czterej przyjaciele byli obecni w życiu i zmaganiu tego paralityka. Amen? Widzimy, że byli tam obecni. Wiecie, będę to podkreślał, oni byli obecni w jego doświadczeniu, w jego zmaganiu. Nie byli gdzieś daleko. Musimy zrozumieć, że tego dnia człowiek sparaliżowany nie odzyskałby zdrowia, gdyby ci czterej przyjaciele nie poświęcili czegoś własnego. Amen? Gdyby nie zrezygnowali ze swoich planów, gdyby, wiecie, nie poświęcili czasu, nie poświęcili zaangażowania temu człowiekowi. Gdyby tego dnia nie przynieśli go na noszach do Jezusa, gdyby tego dnia nie rozebrali dachu, ten człowiek zostałby sparaliżowany. Zwróciliście uwagę, że do tego momentu nie był potrzebny Boży cud, ale było potrzebne ludzkie zaangażowanie? To jest to, co Bóg oczekuje od człowieka. Bóg później czyni to, czego człowiek nie potrafi. Ale mówię o tym, bo bycie obecnym w życiu innych ludzi ma ogromne znaczenie, moi drodzy. I moi drodzy, w tej historii jest słowo, które może was zaskoczy, bo mnie bardzo dotknęło. Jest napisane to słowo, które mnie dotknęło, to jest dźwigało go czterech, jest napisane. Dźwigało go czterech. To stwierdzenie dla mnie osobiście jest ważne z dwóch powodów. Z czym kojarzy się wam, po pierwsze, z czym kojarzy wam się słowo dźwigać? Słuchajcie, mi się kojarzy z ciężarem. Mi się kojarzy z wysiłkiem. To jest mocne słowo. Ono pokazuje, że w tą sytuację trzeba było włożyć wysiłek, ponieść jakiś ciężar, ponieść jakiś trud i zaangażować się i ponieść jakąś swoją szkodę. Wiecie, to pokazuje, że bycie zaangażowanym w usługiwanie sobie nawzajem, bycie zaangażowanym w życie Kościoła, wiecie, wymaga czasem zrezygnowania z czegoś własnego. Poniesienia jakiejś ceny, poniesienia jakiegoś trudu, zmiany naszych planów. Ale zwróćcie uwagę, że taka postawa zmienia ludzkie życie i wnosi błogosławieństwo do życia osób, które są obok nas. Dlaczego tak myślę? Popatrzcie na uzdrowionego paralityka. Amen. A więc to zaangażowanie tych ludzi przyniosło błogosławieństwo temu człowiekowi. Po drugie, dźwigało go czterech. Dla mnie osobiście ma jeszcze jedno bardzo ważne znaczenie, które mam wrażenie, że często pomijamy. Wiecie, zwróćcie uwagę na to, że ci czterej ludzie nie tylko pomogli sparaliżowanemu. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Jest napisane, dźwigało go czterech. Nie trzech, nie dwóch, nie jeden. Więc ci czterej ludzie pomogli również sobie nawzajem, aby być zdolnymi udźwignąć ciężar tego człowieka. Oni tak naprawdę pomogli jeden drugiemu, aby być w stanie unieść brzemię tego człowieka, który był na tych noszach. Pomyślcie może o tym. Może gdyby było ich trzech, a może gdyby było ich dwóch, a może gdyby tylko jeden wziął tego paralityka na ręce, to nigdy nie dotarliby do Jezusa, bo może w połowie drogi by zabrakło im siły i nigdy by nie doszli do miejsca, gdzie był Jezus Chrystus. Ale ponieważ czytamy, że zaangażowało ich się czterech, mogli udźwignąć tego człowieka. Mogli wspólnie nieść brzemię jeden drugiego. Wiecie, czy jesteśmy zaangażowani w życie innych ludzi? Czy jesteśmy zaangażowani w życie Kościoła? Moi drodzy, piękne stwierdzenie, dźwigało go czterech. Może dlatego czasami ustajemy w wierze. Może dlatego czasami ustajemy w służbie, w drodze za Bogiem. Może dlatego wypalamy się czasami duchowo, wiecie dlaczego? Bo dźwigamy w pojedynkę. Bo myślimy, że damy radę. A może inaczej. A może stajemy z boku i widzimy, jak inni dźwigają, a my tylko oceniamy i patrzymy, jak sobie poradzą. Ale moi drodzy, ten fragment mi pokazuje, że dźwigało go czterech ma ogromne znaczenie dla życia człowieka. Przypomnijcie sobie historię o tej wojnie w Dolinie Refidim. Ilu ludzi tam widzimy wymienionych?
Aaron, Chór, Mojżesz, Jozue. Dźwigało go czterech. I w tej dolinie odniesiona została wielkie zwycięstwo. Amen. Widzimy, że ta prawda również tam się powiela. Moi drodzy, dlaczego podaję te wszystkie takie proste przykłady ze Słowa Bożego? Moi drodzy, pamiętajmy o tym, że Kościół Jezusa Chrystusa to są ludzie. To nie są budynki. To nie są tylko wielkie inicjatywy. To nie są wielkie plany. Wiecie, oczywiście dbamy o nasze budynki. Inwestujemy w nie, sprzątamy, remontujemy, organizujemy różne wydarzenia, ale moi drodzy, pamiętajmy, że Kościół to ludzie. Dlatego nie żałujmy naszego czasu. Dlatego nie żałujmy naszego zaangażowania, aby być obecnymi w życiu innych ludzi, którzy nas otaczają. Aby być obecnymi w życiu Kościoła. A więc bądźmy zaangażowani w to, aby brzemiona jeden drugiego nosić. Wiecie dlaczego? Bo lepiej jest dwóm niż jednemu. Musimy zrozumieć, że to jest ważna droga do zwycięstwa w życiu człowieka. Wiecie, rzadko cytuję coś z książek w kazaniach, ale żeby pokazać tą wartość noszenia brzemion jeden drugiego, zacytuję pewną rzecz z książki, która mówiła o cierpieniu. Centrum Badań Bólu w USA przeprowadziło badania, w których sprawdzano, jak długo ochotnicy będą w stanie trzymać stopy w wiadrach z lodowato-zimną wodą. Naukowcy odkryli coś szczególnego. Za każdym razem, gdy w pomieszczeniu znajdowała się osoba towarzysząca, osoba badana potrafiła znieść zimno dwa razy dłużej niż inni, którzy cierpieli samotnie. Obecność drugiej przyjaznej osoby wydłuża dwukrotnie czas, w jakim człowiek może znosić ból, stwierdzili naukowcy. Wiecie, to, co stwierdzili naukowcy, pokazuje tylko prawdę Bożego Słowa. Jest tylko i wyłącznie potwierdzeniem mocy Słowa Bożego, które mówi brzemiona jedni drugich noście. Wiecie, to badanie naukowe udowodniło, że prawdą jest to, co Bóg napisał w swoim Słowie, bo lepiej jest dwóm niż jednemu. Amen. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że wielu z nas dzisiaj mogłoby nie być przy Panu Bogu, mogłoby nie być w służbie, mogłoby nie być na drodze Bożej, gdyby właśnie nie Kościół, gdyby nie to biblijne wsparcie bycia razem, modlitwy o siebie, noszenia wspólnych brzemion. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, ale wierzę, że wielokrotnie ochroniło nas to w momentach rezygnacji, w momentach braku sił, w momentach nawet, kiedy się pogubiliśmy życiowo. Bo lepiej jest dwóm niż jednemu. Moi drodzy, jeszcze jeden przykład bardzo prosty. Nie będziemy już tego czytać, ale przypomnijcie sobie ten moment z drugiej Księgi Mojżeszowej, kiedy Bóg na górze objawia się Mojżeszowi w krzewie ognistym i mówi: Mojżeszu, chcę ciebie powołać, abyś poszedł do ziemi egipskiej i wyprowadził mój lud z tej ziemi. Pamiętacie reakcję Mojżesza? Czy on się ucieszył z tego powołania? Wiecie, widzimy, że Mojżesz wszystkim, co może, broni się przed tym powołaniem, mówiąc: Boże, proszę Cię, nie ja, wyślij kogoś innego. I jednym z argumentów, jakie podaje Mojżesz, nie chcąc iść do Egiptu, mówi: Panie, jestem człowiekiem niewymownym, tak? Mam problem z wymową. Więc jak być przywódcą, który nie potrafi mówić? Jedni ludzie się doszukują w tym, że Mojżesz miał jakąś wadę wymowy, inni może myślą, bo może też tak być, że po prostu nie był człowiekiem zdolnym do przemawiania. Więc jak być przywódcą, który albo ma wadę wymowy i nie potrafi mówić, albo nie ma zdolności przemawiać do ludzi? Chcę zadać wam pytanie. Czy wierzycie, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i wszystko może? Amen. Bardzo oczywiste pytanie, oczywista odpowiedź. Ale ciekawe jest to, że Bóg, który wszystko może, nie czytamy, że uzdrowił Mojżesza z wady wymowy. Mógł to zrobić w jednym momencie. Proszę bardzo, zabieram ci tę wadę wymowy. A może mógł go po prostu w ponadnaturalny sposób uzdolnić do przemawiania, uczynić go niesamowitym mówcą. Czy Bóg to zrobił? Nie. Pamiętacie, że Bóg rozwiązał ten problem w inny sposób? W jaki?
posłał do Mojżesza Arona, jego brata. Wiecie, dał mu osobę z boku i można powiedzieć, uzupełniam twoją służbę, nie przez cud, że dam ci zdolność wymowy, ale przy twoim boku postawię brata, który będzie uzupełniał twoją służbę, który będzie twoim towarzyszem i będzie twoimi ustami. Wiecie, dlaczego Bóg tak zrobił? Bo lepiej jest dwóm niż jednemu. Wiecie, popatrzcie, Bóg wszędzie w swoim słowie pokazuje tą ważną zasadę, że nie szuka superbohaterów, którzy poradzą sobie swoją wiarą, służbą sami i nie potrzebują innych. Bóg pokazuje coś innego, że potrzebujemy jeden drugiego. Amen? Więc musimy zadać sobie pytanie, czy nasze życie jest pomocne, by ktoś wypełnił swoje powołanie, jakie Bóg dla niego ma? Czy pozwalasz Bogu, by zaangażował cię w taki sposób, byś był wsparciem w czyimś życiu, w czyjejś drodze za Bogiem, w czyjejś służbie? Czy tylko żyjemy dla samych siebie i zaspokojenia swoich potrzeb, a Kościół traktujemy jako miejsce, w którym nam ma być dobrze i w którym ma być wszystko po mojej myśli? Czy jesteśmy raczej nastawieni na to, abyśmy byli wsparciem w czyimś życiu, służbie, w drodze za Panem Bogiem? Wiecie, to, co dzisiaj mówię, pokazuje mi, że Bóg nie chce, moi drodzy, żebyśmy w życiu i służbie byli samowystarczalni. Ale On chce pokazać i mówi, potrzebujesz Kościoła. Potrzebujesz innych braci i sióstr. Amen. Potrzebujesz funkcjonować w moim ciele, bo Bóg mówi, moja zasada jest taka. Lepiej jest dwóm niż jednemu. Dlatego, moi drodzy, tak ważny jest Kościół, tak ważne jest braterstwo, tak ważne są osoby, które teraz siedzą obok was. Wiecie, Bóg przeznaczył nas do funkcjonowania w Kościele. I moi drodzy, jeszcze jedną bardzo ważną rzecz chcę powiedzieć. Też odniosę się do pewnego cytatu, ale zanim zacytuję te słowa, zrobię wstęp, bo to też było w jakiejś książce. Wiecie, pewne małżeństwo żyło w Stanach Zjednoczonych, i dowiedzieli się, tu mówimy o ludziach wierzących, dowiedzieli się, że ich przyjaciel, który mieszkał w Walii, czyli za oceanem, zachorował na raka. Ten rak się tam posuwał bardzo do tego stopnia, że ten ich przyjaciel był bliski śmierci. I wiecie, oni nie byli jakimś bogatym małżeństwem, ale postanowili zrobić coś szczególnego. Wzięli wszystkie oszczędności, jakie mieli, wzięli urlop w pracy, kupili bilety na samolot, i postanowili polecieć przez ocean, poświęcając swój czas, swój urlop, swoje pieniądze. Polecieli do tego przyjaciela w Walii, aby po prostu się z nim spotkać jeszcze. Możecie sobie wyobrazić, jaki był to emocjonalny czas tego spotkania. I wiecie, na koniec tej historii ten człowiek napisał takie słowa, ja je sparafrazuję. Czasem musimy stać się odpowiedzią na czyjąś modlitwę, angażując się w życie drugiej osoby. Ostatniego wieczoru w Walii, gdy zebraliśmy się ze wspólnymi przyjaciółmi, żeby modlić się za Roba, zrozumiałem, że Bóg jest obecny w jego cierpieniu, ponieważ my tam z nim jesteśmy. Jesteśmy Bożą obecnością w tej ciężkiej sytuacji Roba. Wiecie, bardzo dotknęło mnie to, co napisał ten człowiek. Wiecie, Boża obecność w życiu ludzi, w ich trudnych sytuacjach objawia się między innymi tym, że my będziemy obecni w życiu tych ludzi jako Kościół, jako bracia i siostry, kiedy przebywamy z nimi. Czy nie jest to zgodne ze Słowem Bożym, które mówi, gdzie dwóch lub trzech jest w imieniu moim? Ja jestem pośród nich. My często odnosimy to tylko do nabożeństw, do jakichś wspólnych zgromadzeń. A czy nie możemy odnieść do tego, do momentów, kiedy dźwigamy go w czterech i w tym jest Boża obecność? Amen. Że nie zawsze potrafimy komuś pomóc, nie zawsze znajdujemy dla niego odpowiedź, ale jesteśmy z bratem i siostrą w jego zmaganiu i w cierpieniach i w tym objawia się Boża obecność w życiu tych osób. Przez obecność Kościoła, przez obecność nas nawzajem. Więc musimy zadać sobie pytanie, czy ty i ja wnosimy Bożą obecność w życie ludzi poprzez to, że jesteśmy w ich życiu obecni, w to życie zaangażowani i niesiemy brzemię jeden drugiego. Wiecie, czasami zwykłe zainteresowanie jeden drugim.
odwiedzenie kogoś, zaproszenie kogoś do domu, poświęcenie mu czasu, rozmowa z nim, modlitwa. Wiecie, niby takie proste rzeczy, ale wiecie, one potrafią być wsparciem i ukojeniem w ludzkich zmaganiach i dać komuś nadzieję, że Pan Bóg o mnie pamięta. Amen, że Pan Bóg ze mną jest. Wiecie, powiem wam takie proste świadectwo. To nie jest świadectwo na książkę, na konferencję, ale my potrzebujemy słyszeć proste świadectwa, które są z życia. Wiecie, mamy w zborze taką starszą siostrę, ona od jakiegoś czasu nie jest zdolna z powodu zdrowia przychodzić do zboru. Wiecie, jakiś czas temu wziąłem pewnego brata ze zboru, mówię, Artur, jedziemy do tej siostry. Wiecie, posiedzieliśmy u niej 2 godziny, kiedy weszliśmy do jej domu, to wiedzieliśmy, że jest schorowana, umęczona i ma serdecznie wszystkiego dość. Nawet był początek, że mieliśmy wrażenie, że nie do końca się ucieszyła, że tak ją zaskoczyliśmy, bo wiecie, jest umęczona tym wszystkim, co przychodzi. Ale wiecie, spędziliśmy tam 2 godziny rozmawiając z nią, pijąc herbatę, a na koniec się modląc. I wiecie, kiedy ona modliła się na koniec, z jej oczu płynęły łzy szczęścia, radości. Mówiła, Boże, dziękuję, że o mnie pamiętasz. Wiecie, jej stan przed przyjściem był bardzo ciężki i słaby, ale kiedy wychodziliśmy, ta siostra tryskała życiem, chociaż ciągle chorowała, chociaż ciągle zmagała się z doświadczeniami, ale wiecie, kiedy widzieliśmy jej radość, jej wdzięczność, jej wołanie do Boga, to tak sobie pomyślałem, jak niewiele trzeba uczynić, aby komuś pomóc nieść brzemię. 2 godziny czasu i wspólna herbata, i wspólna modlitwa, a czyjeś brzemię zostaje podniesione. I okazuje się, że dźwigało go 4. Że ta osoba, w której brakło sił, brakło nadziei, nagle odżywa. Moi drodzy, niby tak niewiele, a ma tak ogromną wartość. Czasem myśląc o służbie, ludzie myślą o wielkich rzeczach, które będą czynić dla Pana Boga. Ale jedną z podstawowych służb w naszym życiu jest to, byśmy swoją osobą, swoim zaangażowaniem, swoim czasem, wiecie, wnosili Bożą obecność w życie ludzi, którzy nas otaczają. Amen? Byśmy biegli razem, nie osobno. Byśmy brzemiona jeden drugiego nosili. Dlaczego? Bo lepiej, Pan Bóg stwierdził, jest dwóm niż jednemu. Wiecie, musimy sobie zadać pytanie, czy chodzimy w tej prawdzie, bo nie chodzi o to, czy się z tym zgadzamy. Czy w dzisiejszych czasach dbamy o tą prawdę? Chcę wam powiedzieć, dlaczego poruszam ten temat, bo takie tematy ostatnio bardzo mocno są w moim sercu, ale poruszam ten temat, bo mam wrażenie, że diabeł dzisiaj okrada wielu wierzących z tej prawdy, lepiej jest dwóm niż jednemu. Coraz więcej ludzi wierzących wierzy i wyznaje prawdę, że nie potrzebuje Kościoła. Coraz więcej ludzi oddala się od kościołów. Wiecie, coraz więcej ludzi próbuje żyć samemu, coraz więcej poróżnień i dystansu jeden do drugiego. I chcę wam powiedzieć, że zły chce okraść ludzi z wierzących z chęci biegnięcia razem. Wiecie dlaczego? Bo diabeł zna Bożą zasadę. I diabeł przychodzi, niszczy wszystko, co Bóg dał człowiekowi jako błogosławieństwo. Widzimy to już w samym raju. Tak przyszedł i zaczyna okłamywać człowieka. Wiecie, dzisiaj, moi drodzy, zły chce zabrać ludziom wierzącym chęć biegnięcia razem. On chce sprawić, byśmy biegli w pojedynkę, oderwani od siebie, żebyśmy żyli dla siebie. Wiecie, chcę dzisiaj mówić z taką stanowczością w sercu, że Bóg dał nam Kościół, Bóg dał nam siebie, abyśmy doświadczyli błogosławieństwa, lepiej jest dwóm niż jednemu. Oczywiście, moi drodzy, Kościół z tej ludzkiej perspektywy pełen jest ludzkiej niedoskonałości, tak? Bo jesteśmy ludźmi. Ale, moi drodzy, nie zmienia to faktu, że Kościół jest Bożym dziełem i jest nam bardzo potrzebny. Możecie powiedzieć na to amen? Wiecie, taka jest prawda Bożego Słowa, takie są Boże zasady. Dzielę się tym słowem, bo ostatnio Pan Bóg ustawicznie, gdziekolwiek jestem i również w naszym zborze, kładzie mi na sercu to, aby na nowo pokazywać wartość i błogosławieństwo wynikające z funkcjonowania w Kościele. Wiecie dlaczego? Bo ta prawda kiedyś dla wierzących była oczywista, a dzisiaj o tą prawdę musimy już walczyć.
Musimy na nowo zacząć walczyć o prawdę, którą Bóg zostawił jako błogosławieństwo człowiekowi, że lepiej jest dwóm niż jednemu. Wiecie, żyjemy w czasach, kiedy ludziom w kościele walą się małżeństwa. Kiedy ludzie przechodzą wewnętrzne dramaty, zmagania, rezygnacje i wiecie, próbują biec osobno i nikomu o tym nie mówią. Wiecie, naprawdę żyjemy w takich czasach. Zaczynamy to chować, zaczynamy zostawiać to dla siebie, zaczynamy odsuwać się od innych, od kościoła, damy sobie jakąś radę, ale wiecie, to nie jest Boża zasada. Bóg nie chce, abyśmy tak funkcjonowali. Bóg mówi, zostawiłem wam pewne błogosławieństwo, a tym błogosławieństwem jest to, że lepiej jest dwóm niż jednemu. Noście brzemiona jeden drugiego. Dźwigajcie czasami jeden drugiego, bo to przynosi życie i błogosławieństwo. Amen. I moi drodzy, nie chodzi o to, żebyśmy publicznie wyznawali wszystkie nasze potrzeby. Bo zwróćcie uwagę na ten łańcuch, który powiedziałem. Jozuemu pomagał Mojżesz, ale Mojżeszowi pomagał Aaron i Hur. I czasami ludzie mówią, a Kościół mi nie pomaga. A ja zawsze wtedy mówię, a czy ktoś ze zboru ciebie odwiedza? Czy ktoś ze zboru o ciebie się modli? Tak, jest jedna czy dwie siostry. To ja mówię, to znaczy, że Kościół ci pomaga. Tak? Bo to nie muszą nagle wszyscy. Bóg każdego z nas postawił w innym miejscu, wśród innych ludzi. Jeżeli każdy z nas będzie niósł brzemię jeden drugiego, okaże się, że każdy jest wspierany i jako Kościół wypełniamy tą ważną zasadę, że rzeczą błogosławioną jest i lepszą to, że lepiej jest dwóm niż jednemu. Wiecie, na koniec tak sobie przypomniałem takie momenty w moim małżeństwie, z moją żoną, czy to jeszcze w Oleśnicy było, czy teraz w Cieszowicach. Wiecie, że wielu ludzi odwiedza nasz dom, czy odwiedzało nasz dom, przychodzili z ogromnymi problemami. Wiecie, co jest najgorsze? Że słuchasz tych problemów i nie potrafisz ludziom pomóc, bo są to takie problemy. Wiecie, to jest ciężkie, doświadczacie tego? Ale wiecie, ci ludzie do nas przychodzili i czasami nie wiedzieliśmy już, co im powiedzieć, jak ich jeszcze zachęcić, ale jedną rzecz praktykowaliśmy zawsze. Zawsze mówiliśmy, wiecie, nie znajdujemy słów, ale będziemy z wami płakać, modlić się i wołać do Boga. I wiecie, często trwało to miesiącami, taka bezradność w wołaniu do Boga z tymi osobami. Ale ostatnio Pan Bóg przypomniał mi te wszystkie rodziny, które przychodziły i wiecie, z perspektywy czasu, wiecie co? Widzę, że sparaliżowany wyszedł uzdrowiony. Wiecie, my po ludzku nie potrafiliśmy nic zrobić, ale wypełniliśmy zasadę, że lepiej jest dwóm niż jednemu i że dźwigało go czterech i okazuje się, że Bóg daje zwycięstwo. Czasami nie w taki sposób, jaki myślimy, nie w takim czasie, ale przyznaje się do tej prawdy. Dlatego, moi drodzy, jakoś od jakiegoś czasu przeżywam bardzo to proste słowo. I musimy zadać sobie pytanie zgodnie z tym slajdem tutaj. Biegniesz sam? Czy jesteś zdrową częścią Kościoła i chodzisz w prawdzie, lepiej jest dwóm niż jednemu?